Dobra, powracamy do mojej epopei regeneracyjnej. Jak widzicie, głowica już wróciła. Była lekka przerwa, ale nie ma co czekać. Fukielnówka jeszcze pachnie olejem. Tutaj macie orientacyjne ceny, orientacyjne tyle co zapłaciłem. 678 za pełen serwis. Jedynie tylko dodam, że tutaj jak macie uszczelniacze, to ja po prostu dałem swoje, bo miałem w zestawie, nie? Dlatego jeszcze odszedł koszt uszczelniacza. Tutaj stare dostałem z powrotem do oglądu. Także głowica gotowa. Czas już kończyć tą naprawę, bo już się sam niecierpliwie. Także jedziemy dalej. Dobra, przed montażem tej całej uszczelki i głowicy jeszcze raz sprawdźmy otwory, czyli to po prostu wydmuchuje. Wszystko dokładnie. Jeszcze sobie zrobiłem takie ustrojstwo, może to już nadgorliwość do odkurzacza, ale włączę. I wyssam wszystko z tej rury. Do samego końca, aż do opora. Może lekko przesadzam z tym, ale to jest warsztat samochodowy. Mogę poświęcić 5 minut więcej na wyczyszczenie tych gwintów. To bardzo ważna rzecz. I tak wszystkie po kolei. Dobra. Mniej więcej tak to wygląda. Jedziemy dalej. Dobra, przyszedł czas na najważniejszy moment. Tutaj uszczelkę wyciągam przed samym założeniem. Sobie sprawdzimy, czy nie ma jakichś zabrudzeń po fabrycznych. No i trzeba zluzować ten mostki. Luzujemy od zewnętrznych, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i trochę podaje, żeby luzować po 2 obroty, nie że całe. Dwa obroty to nie zrobimy. Bo się teraz luzują. Ale zrobimy dlatego, że jak będziemy odkręcać, to będzie będą prężyć na wałek i może go wykrzywić. Oczywiście wał mam ustawiony tak, żeby tłoki były w jednej linii. Nie, że no, jeden jest w najwyższym martwym punkcie. Żeby nam przypadkiem nie podparło zaworu coś. Bo to on będzie najbardziej prężą. Uwalniając energię zgromadzoną w sprężeniach. Dobra, wszystkie luźne. Czas na śruby. Śruby tylko lekko liźniemy olejem, żeby nie były zatopione oczywiście. No i jeszcze trochę je wkręcić, ja sobie trochę przyspieszę. Pamiętajcie, żeby zostawić luz na samym dole na moment. Także tutaj z tym ostrożnie. Komu się nie chce, niech sobie dokręca. Nie wiem, krętarką czy czymś, a jak nie, bo to będzie trochę kręcenia, to delikatnie. Ja sobie lekko przyspieszę moją małą wkrętareczkę. Ok, śruby na miejscu, czas przykręcić. Jeszcze pamiętajcie, żeby mostki w odpowiedniej kolejności sobie odłożyć, bo tak musi być przykręcone z powrotem. Tutaj mamy przekręcanie aż na 5 etapów, ale 5, 15 i 45 Nm i później 2 razy po 90 stopni. Chociaż z tym 5 to trochę popłynęli, bo ciężko dostać taki dobry klucz. Wszystko się u mnie widać sypie. Ja mam dobry klucz, tak myślę, także od 5 zaczynam, ale nie będę może tego nagrywał, to trochę zajmie, a nie chcę już tak wydłużać tych filmów, także przykręcę na razie te wszystkie newtony, później dam odpocząć i później 2 razy 90 stopni, może te 90 stopni dopiero nagram, także do zobaczenia za chwilę. Dobra, przede mną został ostatni etap, najbardziej emocjonujący, ostatnie 90 stopni. Ale teraz dokręciłem pierwsze 90 i odczekam tak z pół godziny, żeby się trochę ułożyło.
ta uszczelka, a w międzyczasie sobie zajrzałem właśnie tutaj do tak zwanej odmy, do separatora oleju. Zobaczcie przy okazji, czy nie jest jakoś fest zalepiony czy coś, ten zaworek. Zawsze to jeszcze przy okazji wyczyszczę. Jak mamy dobry dojście, to trzeba wszystko posprawdzać. Także za chwilę dokręcamy ostatni raz i montujemy wałki. Ok, udało się dokręcić głowicę, nie urywając śrub. Także teraz szybko montujemy wałki. Oczywiście zanim coś nagrywamy, to oczywiście po kropelce i na szklaneczki, żeby to zawsze trochę oleju było już na początek. Zaczynamy z ruchu. Teraz sobie pokręcimy bez uruchamiania silnika, tak żeby pompa zaciągła, ale nic nie zaszkodzi. Oczywiście, żeby nie pomylić wałku, chociaż to raczej będzie ciężko ruszyć. Ten wałek, który ma tu na końcu wypustkę, on zawsze idzie od strony tutaj przodu, nie? On idzie na czujnik. Widzimy. Raczej ciężko to będzie pomylić, żeby się naprawdę postawić. Żeby te krzywki były jak najbardziej do środka, dlatego że w ten sposób sobie będziemy ustawiać pod rozrzut. I od razu pamiętajcie, mostki, żeby nam się przypadkiem nie pomyliło w takiej samej kolejności, przełamać ich dla bezpieczeństwa, niech już będą. Coś jedna jeszcze rzecz, od góry tutaj zapomniałem dać, też nie zapomnijmy. Od nowości, trzeba było się od pierwszego rozruchu silnika właśnie. I pomylenie ich może doprowadzić do przedwczesnego zużycia właśnie tych, nie wiem, powierzchni cierni. Wkręcam to, jak już będę miał to wkręcam, trochę rozluźnić najgorsze to co nami. Teraz zostanie jeszcze rozrząd. Ale prawdopodobnie rozrząd to jest tego co zauważyłem, to jest mniej śmieszny prosty, także ja to dokręcam. To dokręcamy na 2 razy 7-16 Nm, ale najpierw przełapujemy, tak jak zróbcie delikatnie i dokręcamy. Także ja to skręcam i jedziemy dalej. Ok, przyszedł czas na rozrząd. Od czego zaczynamy? Ustawiamy sobie oczywiście te krzywki, żeby były do góry, czyli otwarte zawory na pierwszym. Tutaj wkładamy ten nasz płaskownik, który blokuje. Jak nam coś wadzi, to tutaj kluczem 23 sobie ustawiamy, tak żeby weszło. Nie jakoś tam fest na siłę. Chociaż u mnie to raz wchodzi, raz nie wchodzi. O, można sobie dostosować. I tu już mamy zablokowane wałki rozrządu. Teraz montujemy koła. Jedno, drugie. I przechodzimy na dół. Ok, to już tu mamy włożone. Krzywki zaworów na pierwszym tłoku do góry, zakładamy koła, zakładamy ślizgi, tu dokręcamy 10 N, dwie śruby, ten jest tylko tutaj na takim ćpieniu i puszczamy, on się opiera właśnie o napinacz, zakładamy pasek, kurwa pasek, co ja gadam, łańcuch, koła zostawiamy luźno, dokręcamy, teraz jeszcze na tym etapie nie dokręcamy, teraz musimy iść na dół i ustawimy teraz wał względem właśnie wałków rozrządu. Także jedziemy na dół. Ok, teraz musimy tutaj ustawić wał. A dlatego nam będzie potrzebne takie zabezpieczenie. Oczywiście w naszym zestawie są dwa i każdy musi się zastanawiać, który wybrać. Z tego co się dowiedziałem, ten z dłuższym gwintem to jest do Z-teków, a ten do Durateków. Można porównać ze ślepy, że jest ten sam gwint takiej samej długości. One ogólnie są takie same, bo one powinny mieć od tego miejsca, gdzie tutaj się zaczyna, dotąd 39 mm. Takie wymiary. Jak się przełożą, no są takie same. Po prostu tu jest więcej gwintu, jest grubszy. Ja po prostu będę tak używał, jak znalazłem właśnie w necie, że ten to chyba jest piątka gwint. Jego się wkręca. Tu jest takie miejsce, widzicie, co odkręcone i trzeba go tak wkręcić. Nie mam jak teraz nagrać, tylko go wkręcę i zaraz wam pokażę. Dobra, ja tą szpilę wkręciłem do samego końca, pamiętaj, do samego końca. Na tyle wystaje. Teraz bierzemy klucz
21. Musimy sobie przekręcić wał, tak żeby jak tam będzie ramię wykorbienia, tutaj się zaprze o tym. Jest takie jedno miejsce wyfrezowane na płasko. Zaraz wam pokażę. O, widzicie? I tu mamy zablokowany wał. I tak już mamy ustawiony rozrząd. Ażeby to jeszcze sprawdzić, to pierwszy i czwarty tłok powinien być na, jak to się mówi, górne martwe położenie. Czyli idziemy do góry, sprawdzamy, czy widać dęka tłoka na pierwszym i na czwartym cylindrze. I mamy tak ustawiony rozrząd. I teraz jeszcze nic nie robimy, to musimy zostawić, nie możemy już wałem kręcić, bo teraz już mamy zabezpieczone w odpowiedniej pozycji. Teraz musimy iść dokręcić górne koło. Dobra, jak teraz widzicie, wszystko jeszcze jest luźne. Koła są luźne. I w tym momencie, kiedy mamy na dole zablokowane już wszystko, dopiero teraz zwalniamy tutaj blokadę napinacza, wyciągamy ją. O, syk. Kurde. Teraz nam się wszystko napięło. I teraz kluczem 23 robimy tak, żebyśmy mieli opór, czuli, i dokręcamy teraz właśnie w tym momencie te dwa koła momentem 65 Nm. I w tym momencie już wszystko mamy dobrze, tu musi wszystko pasować. Cyk, wchodzi. Mamy ustawiony rozrząd i to jest połowa sukcesu. W takim położeniu, jak tu już dokręcimy, musimy zostawić, bo teraz musimy przekręcić karter. Bo cały myk jest na tym, że koło pasowe właśnie dociska te pływające koło na dole. I nie możemy teraz nic właśnie ruszyć. Także ja to skręcam, tu 65 tonów, obydwa koła blokujemy, żeby nam się przekręcił wałek. I jedziemy dalej. Dobra. Gdy już mamy wszystko poblokowane, tak jak żeśmy robili, pozakładali karter, wszystko pouszczelniali. Przyszło czas na druga część ustawienia. A jakbyś to powiedzieć, rozrządu w sumie nie ustawiałem, tylko nie przestawienia go. A mianowicie tam pamiętamy, że mamy zablokowany wał, nie kręci się. Tu zakładamy koło pasowe, nową śrubę, tu. Ten otwór ustawiamy tak, żeby tutaj jest też otworek w środku w karterze, tak żeby można było zablokować. O. I tak mamy ustawiony rozrząd. I w tej pozycji musimy dokręcić koło. To, które nam dociska właśnie tamtą małą zębatkę podwójną, która jest napędzana, napędza nam wałki. I to jest najważniejsza część tego całego ustawienia. Bardzo proste, ale można też spieprzyć. I tutaj teraz właśnie dokręcamy. Tutaj najpierw idzie na dwa razy. Najpierw 100 Nm, a później 90 stopni. Cholernie ciasno. Generalnie to powinno się używać takiej blokady. Tutaj się wkłada coś takiego jak do szlifierki, do ściągania tarczy. Ale ja mam tam zablokowane tym czpieniem. Tam widać tylko łepek. I myślę, że to mi akurat wystarczy. Także ja to dokręcam i w tym momencie powinniśmy już mieć wszystko zrobione z rozrządem. Później jeszcze sprawdzimy, zakręcimy wałem i zobaczymy, czy nam się wszystko zgra. Także ja dokręcam i zaraz wracam. Dobra, ja się jestem poskładany. Zrobię pierwsze odpalenie, tam mi kolega pomoże. A najpierw żeśmy napompowali trochę bez odpalania silnika pompę oleju, żeby zaciągnęła. I także od razu na sucho. I teraz spróbujemy odpalić. Dzięki. Wszystkie pozgasały te. A to jest wyskiwacze, to wszystko zgasło. Najważniejsze, że ciśnienie oleju zgasło, nie? Nawet nie dymi fest. Chociaż te piski na początku to były straszne. Trochę się kopci, bo wszystko mokre. Dobra, zaraz dam jeszcze raz znać. Zobaczymy, co tu się dzieje. Witam ponownie, kolejny dzień. Wczoraj tak odpaliłem tylko na 5 minut. Dzisiaj mamy poranek. Chcę już go tak lekko dotrzeć, odpalę go na wolne obroty z 2 godziny, tak żeby mi się jeszcze termostat otworzył, żeby mógł uzupełnić tutaj płyn chłodniczy, żeby się nagrzał do odpowiedniej temperatury, sprawdzać szczelność. I później można zrobić jakieś pierwsze małe jazdy. Także idziemy odpalać, zrobimy to razem. Wczoraj było późno, już nie było czasu. Trochę mi to zajęło. Kluczyk. Blok.
blokada niestety. Zgaśnij poduszkę, odpalamy. Na razie tutaj się nic nie dzieje. Olej nowy, sprawdzony poziom. Nie zapomnijcie uzupełnić płynu. Czekam, aż się nagrzeje do odpowiedniej temperatury. I tak może go zostawię. Za 2 godziny niech sobie popracuje. Także do zobaczenia na jeździe próbnej pierwszej. Jeszcze taka mała ciekawostka odnośnie mojej regeneracji alternatora. Tak sobie właśnie mówię, sprawdzę. Także można powiedzieć, jest książkowo. Jeszcze trzeba sprawdzić pod obciążeniem. Uwalniać wszystko, co się da. Zobaczyć wtedy. Ale jest dużo lepiej, bo nad moim, na tych starych jeszcze częściach to już 13,7, 13,6. Także ta chyba regeneracja też się powiodła. Jako ciekawostka. No, witam ponownie. To już chyba ostatni film. Rano z mój samochód pracował tak 1,5 godziny na wolnych obrotach. Się lekko dociera, teraz robię pierwsze jazdy próbne. Mam przejechane 12 km, jadę się jeszcze przejechać. Na razie wszystko wygląda, że jest ok, nie ma jakichś dziwnych odgłosów, chociaż mam jeden mankament, prawdopodobnie nieźle dokręciłem kolektor wydechowy i mi gdzieś tam przepuszcza w jednym miejscu, tak pyrka, pyrk, pyrk, pyrk. Ale doszło do ogarnięcia. A teraz mi to zostało te mityczne, mechaniczne, jak to się powiedzenie, jeździć, obserwować. Myślę, że 500-1000 km da mi odpowiedź, czy ta moja papaja przyniosła jakiś skutek. Wymienić olej, sprawdzić stan, zobaczyć, czy ubywa. No i jeździć dalej. A odnośnie co do kosztów, cały ten mój remont kosztował mi około 2170 zł razem z tą głowicą. Czy to dużo, czy mało, no nie wiem. Jeszcze moja praca własna. Wszystko zależy od tego, jak to się wszystko... jaki będzie tego rezultat, nie? Na razie wszystko jeździ, ok, niby jest w cacy, ale zobaczymy, czy spalanie wróci do tego poprzedniego poziomu, czy po prostu wszystko się ułoży tak, jak powinno być. I powiedzmy, że jak będzie pół litra pał na 10 tysięcy, to będzie ok, a nawet i mniej, tak jak kiedyś. Także ja ze swojej strony kończę, przejeżdżę przez 500-1000 km, zobaczę, jak będzie się stan utrzymywał oleju. No i na pewno coś jeszcze nagram. Aha, jeszcze później sprawdzę kompresję, ale to jakoś się wszystko dotrze. Bo wcześniej też sprawdzałem, miałem różne te różne wyniki, nawet 17 atmosfer na jedno. Teraz jak przeoram te 1000 km standardowe, to wtedy zmierzę. I jeszcze nagram filmik i zrobiłem takie podsumowanie. Także ode mnie to tyle. No, 2200 zł mnie to kosztowało, ze wszystkimi olejami, wszystkimi częściami, regeneracjami i w ogóle. Swoje prace nie liczę, bo to jako pasja. Także mam nadzieję, że komuś pokazałem, jak to mniej więcej może wyglądać. Że nie jest to żaden poradnik, tylko po prostu przewodnik mojej orce po tym silniku. Także zapraszam do następnych filmów. No chyba, że coś się stanie jeszcze w międzyczasie, to zrobię jakąś drugą. A na razie to cześć.